Dawno nie spędziłem 9 godzin w lesie. No, na takim mrozie. No, trochę sypało śniegiem. Ruszone boty, bo zobaczmy, co z tego wejdzie. No, czekamy. Jeszcze trochę zejdzie z tego wszystkiego. Dobrze. Nazywam się Hubert Cetnar, mam 18 lat. Fotografią zajmuję się od ponad 3 lat. Nazywam się Tomek Moćko, od 11 lat jeżdżę na rowerze, obecnie mam 18. No teraz przesiadłem się już na fulika z dwupółą, z Jurkiem. Z tyłu mam Roko, jestem z siebie dumny. Ciężko było rozłożyć się z tymi lampami, w ogóle wnieść cały sprzęt do lasu, który znajdował się kawałek od drogi, gdzie mogliśmy to podnieść autem. Te lampy, które świeciły z agregatu, były świeciły stałym światłem, więc mnie to tam nie dotyczyło dużo. No ale bez tego nie dalibyśmy rady, było za ciemno po prostu. Lampy, które przytaszczyliśmy do lasu na ten wieczór, na tą noc, w sumie łącznie miały 2,5 kW mocy, co dawało naprawdę świetny efekt, zwłaszcza jak ktoś odszedł dalej i było widać oświetlony las. Genialny, naprawdę genialny widok. Jedynym minusem całej tej sytuacji było to, że było cholernie ślisko, były liście, była nieodgarnięta trasa. Jak było trzeba coś zrobić, to oczywiście nie chce mi się, albo idę na papierosa, albo idę robić co innego. No ale na końcu, jak już wszyscy byli tak zmęczeni i skacowani, że nie było z kim rozmawiać, to ogarnęliśmy się i praca szła dość szybko i dość sprawnie. Biegaliśmy spalnikiem gazowym, rozmrażając ziemię, co oczywiście nie dawało zbyt dużego efektu. Musieliśmy przekopać kolejny po traktorze, przez które nie dało się przejechać, a przynajmniej nie przy tej prędkości. Musieliśmy jeszcze zasypać strumyk, żeby dało się wyhamować po tej hopie. Oczywiście odgarnąć najazd, ściągnąć lód z wybicia. Wszystko wydaje się pięknie, ale no, zajęło nam to 2,5 godziny roboty. Wczoraj do lasu przynieśliśmy też maszynę do dymu, która miała nam dodatkowy efekt do zdjęcia. Co w rezultacie po prostu nie wyszło. Zdjęcia z dymem wyszły tak dramatyczne, że po prostu nie widać bajkera w tle, zasłonięty prawie 80% kadru. Po prostu nie wypaliło to, taszczyliśmy to bez sensu. Ogólnie był czas na zabawę, był czas na fun, był czas na żarty. Też chłopaki nie potrafili tego oddzielić od czasu na pracę. Kiedy robiliśmy próbne strzały, patrzyliśmy, jak były ustawione lampy, jak to wszystko wygląda, szukałem kadru, zrobiliśmy zdjęcie, podczas kiedy padał śnieg. Naprawdę duże płaty śniegu spadały z nieba i to z tymi lampami dawało niesamowity efekt. Po czym jak Tomek skończył się przygotowywać i doszło do pierwszego skoku, śnieg po prostu przestał padać i musieliśmy zaniechać tego efektu i przestawić lampy. Przez co dołożyło nam to problemów. Był najazd pierwszy, oczywiście pierwszy najazd miał dobrą prędkość, przy drugim najeździe było bardzo kiepsko. Najeżdżałem jeszcze 2 razy później, skakałem po tym wybiciu, sprawdzałem, że wszystko się trzyma. W końcu stanąłem na tym wybiciu i stwierdziłem, dobra, teraz skaczę. No i skoczyłem. Wczorajsze zdjęcie. Przez warunki w nocy, jakie panowały w lesie, musiałem użyć 4-5 lamp, z czego 3 to były speedlighty, a 2 lampy studyjne o dużo większej mocy. Próbowałem opcji chyba wszystkich tam, z obiektywami, próbowałem z teles, próbowałem z szerokim kątem i z fisheye'em. Najlepsza opcja wyszła z szerokim kątem, 1740 f4L. Dodatkowym utrudnieniem były też błyski i flashy w locie, co częściowo oślepiało mnie, jak leciałem. Nie było mi to za bardzo na rękę, ale było w porządku. Udało mi się odgrzać gogle. Coś już tam widać. Chłopaki kończą lądowanie i przejazd przez rzeczkę. Myślę, że za chwilę będziemy zaczynać.
Jedzie? No to mamy zdjęcie, pierwsze. Po licznym przestawieniu lamp zdjęcie w końcu wyszło tak jak chcieliśmy. No właśnie, że lepszy klimat jest z Blendo, zdecydowanie, ale... Czy to aparat kręcisz? No, też. Aha, to ja mam tak mówić, taka wstawka, nie? No. Dobra. Umyję cię, obiecuję. Wypoleruję, wypucuję. Migdałowy płyn, no. Coś... Nie bądź się uśmiecha do mnie jeszcze raz! Kurde!